Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na najnowszym nagraniu naszej fundacji Provita Bona. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie myśl polityczna świętego Augustyna, jednego z ojców Kościoła, a zdaniem wielu nawet najważniejszego z punktu widzenia teologicznego spośród ojców Kościoła. Zanim omówię świętego Augustyna, chciałbym Państwu przypomnieć, że ukazała się moja nowa książka, którą możecie Państwo kupić w naszym sklepie, do którego link podany jest w opisie tego filmu, a mianowicie Imperialna Europa. Niemieckie plany podboju i reorganizacji Europy 1871-1945. Aczkolwiek od razu uprzedzę, ze świętym Augustynem to akurat ta książka wiele nie ma wspólnego. Proszę Państwa, aby zrozumieć myśl Świętego Augustyna, myśl, która wpływała na całe wczesne chrześcijaństwo aż do XIII wieku, Święty Augustyn jest podstawowym z ojców Kościoła, jest najbardziej znanym. To zresztą zostało ustalone przez badaczy na podstawie, bo taki jest sposób ustalania wpływów danego autora na późniejszy okres. To są jakby dwa sposoby. Sposób pierwszy to jest taki, iż patrzy się, kto jest najczęściej cytowany i tutaj Święty Augustyn rzeczywiście wiedzie prym spośród ojców kościoła. Po drugie patrzy się na ilość zachowanych egzemplarzy Rękopisów danego dzieła. No i tutaj ze średniowiecza z pewnością również święty Augustyn dominuje. Jego państwo, Boże, chociaż to bardzo gruba księga, zachowało się w bodajże 250 rękopisach ze średniowiecza, co świadczy oczywiście o olbrzymiej poczytności jego dzieł. Wiemy, że był również znany z takich wypisów, jakbyśmy dzisiaj to powiedzieli, takich bryków z cytatami krótszymi, dłuższymi, czyli w takiej wersji skróconej. Aby zrozumieć myśl świętego Augustyna, trzeba nieco cofnąć się do hmm, historii Rzymu, jego okresu, czyli przełomu IV i V wieku. Jest to okres, kiedy Rzym upada. Augustyn urodził się jako obywatel rzymski, wtedy, kiedy jeszcze Rzym funkcjonował. Wtedy, kiedy umierał, Rzym już był na skraju upadku, zresztą został zdobyty. Przez Wandalów. Sam zresztą umarł jako w Afryce umarł, gdzie wandalowie wtedy szarogęsili się, grabiąc, gwałcąc i mordując wszystkich dookoła. Państwo rzymskie się rozpadło, w wyniku czego Afryka Północna była dziesiątkowana przez piratów. Którzy masowo porywali mieszkańców nadbrzeżnych miasteczek, wsi i osad, i sprzedawali ich potem jako niewolników. To wszystko spowodowało, że wizja człowieka świętego Augustyna jest skrajnie pesymistyczna. Według świętego Augustyna, człowiek. Takim, jakim on obserwuje w swoich czasach, czyli upadku Rzymu, zamieszania, chaosu, mordów, gwałtów, sprzedawaniu się w niewolę i grabienia, jest człowiekiem upadłym. Stąd też u świętego Augustyna bardzo silnie podkreślony jest element skażenia człowieka przez grzech. Przez grzech pierworodny, który się następnie, można powiedzieć, akumuluje i powiększa za pomocą grzechów wszystkich następnych ludzi, następnych pokoleń po Adamie, i pojęcie upadku jest centralne dla całej myśli augustiańskiej. Stąd też u świętego Augustyna, szczególnie w jego późnych pismach, nie jest to przypadek, że to są późne pisma wtedy, kiedy on obserwuje Rzym upadający. Bardzo mocno podkreślany jest element tak zwanej predestynacji, czyli tego, że Bóg widząc, iż człowiek upadł, jest skażony grzechem pierworodnym, uznał, że właściwie każdy z nas zasługuje tylko i wyłącznie na potępienie i do nieba zbawiony, zbawiony właściwie nie powinien być nikt. I wtedy mówi święty Augustyn: Niektórym ludziom Bóg rzuca takie koło ratunkowe, łaskę, dzięki której tej łasce będzie zbawiony. Co ciekawe, we wcześniejszych pismach, bardziej taki bym powiedział z młodości i wieku średniego świętego Augustyna, a potem problem łaski go całe życie interesował. We wcześniejszych pismach łaska nie jest stawiana tak radykalnie gwałtownie. We wcześniejszych pismach traktowane jest w ten sposób, że łaska jest to po prostu wiara, więc na tą wiarę wpływa zarówno no, ta łaska dawana od Boga, jak i wychowanie nasze, edukacja religijna, byśmy dzisiaj powiedzieli, konfesjonalizacja. Nasze myśli, uczynki, sposób bycia, myślenia itd. To się wszystko składa na łaskę, jeśli ktoś wie. U późnego świętego Augustyna, pod wpływem właśnie tych doświadczeń życiowych, jak i znanego sporu z pelagiuszem dotyczącego łaski i wolnej woli, święty Augustyn zdecydowanie mocniej naciska na ten element determinacji, Bożego wybraństwa, jak to potem Jean Calvé mówił, kaprysu Boga, który wybiera jednych do zbawienia, a innych wskazuje na potępienie. To przestawienie tego akcentu na ten element boskiego wyboru i zmniejszenie, czy nawet w pewnym momencie redukcja do zera problemu ludzkiej wolnej woli w wyborze Boga, świadczy o... Zmianie poglądów, takich byśmy to powiedzieli, antropologicznych na naturę ludzką, gdzie akcent przesuwany jest przez całe życie świętego Augustyna, od momentu ludzkiej wolności do momentu predestynacji determinacji. To wynika z coraz to bardziej pogarszającej się wizji człowieka. Człowiek. Świętego Augustyna we wcześniejszych tekstach jest człowiekiem, który posiada jakąś wolną wolę, bo jest w nim jakieś dobro rozumność. Potem ta wolna wola rozumność zanika na rzecz tej predystynacji takiej, bym powiedział, srogiej, okrutnej ponieważ człowiek, świat jest okrutny i niestety takcy jesteśmy. Także ten element związany z doświadczeniem życiowym Augustyna ma tutaj oczywiście charakter kluczowy. Skąd się bierze zło? Skąd się wziął grzech? Tutaj, św. Augustyn, nie ma żadnych wątpliwości, że grzech jest dziełem człowieka. Bóg nie jest twórcą grzechu, nie jest twórcą upadku, nie jest twórcą zła. Grzech jest dziełem człowieka jest skutkiem wolnej woli Adama, który zgrzeszył, i nastąpił upadek. W ten sposób ludzka wolna wola została. Zdeterminowana do czynienia źle. I stąd jest ta potrzeba łaski. I ten grzech wynikły z ludzkiej pychy, z pychy superbi po łacinie, objawia się we wszystkim. Człowiek wtedy, kiedy buntuje się przeciwko temu, jakim stworzył go Bóg i chce poprawiać świat, natychmiast popada w grzech. Jest to oczywiście, bym powiedział, pogląd politycznie głęboko antyrewolucyjny antyreformistyczny, ponieważ wszystko, co człowiek zmienia i poprawia z grzechem, do tego stopnia, że według świętego Augustyna nawet kobieta, która maluje sobie usta szminką, grzeszy. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jej dał takie usta, jakie jej dał i jeśli jej, się, jej usta nie podobają, no to w takiej sytuacji, jeśli sobie te usta poprawia na czerwono, to znaczy, że to jest grzech pychy, że chce być piękniejsza i ładniejsza, niż ją Bóg stworzył, a więc jest to pycha, a więc jest to grzech, czyli używanie szminki z grzechem. No, ja już bym nie, nie sądzę, aż strach pomyśleć, co by Augustyn powiedział o operacjach plastycznych, nie wiem, nosa, ust, e, prawda, innych części ciała kobiecych dla świętego Augustyna byłby to znak superbi, grzechu, chęci poprawiania świata stworzonego przez Boga. I państwo, według świętego Augustyna, również jest dziełem grzechu. Odwołując się do tekstu Księgi Rodzaju, Augustyn tłumaczy w ten sposób: W raju, przed upadkiem, nie było państwa. Adam i Ewa kochali się. I tworzyli wspólnotę bez elementów władczego, prawnego, kary, posłuszeństwa itd. Nie było to potrzebne. Po upadku, kiedy Adam i Ewa zostali wygnani z raju, ludzie stali się źli. I dlatego mamy w Księdze Rodzaju opis Kaina, który zabił Abla. Zabił, dlatego że zazdrościł mu lepszych zbiorów, które ten poświęcił Bogu. I następnie mamy w Księdze Rodzaju stwierdzenie, iż Kain pobudował pierwsze miasto. Pierwsze miasto po łacinie civitas, czyli pierwsze państwo. I w ten sposób Kain, bratobójca, założył pierwsze państwo. To nie jest przypadek, że państwo w tak sposób powstało, ponieważ Augustyn tłumaczy, że państwo jest wynikiem grzechu. Zresztą, argument to oczywiście dla Żydów i chrześcijan, ale ten sam argument Święty Augustyn powtarza w stosunku do Rzymian. Otóż Romulus, założyciel Rzymu, zabił swojego brata Remusa. Zabił z powodu tak idiotycznego, że to aż trudno sobie wyobrazić, dlatego że zabił go z tego powodu, iż obaj budowali mur miasta. Pewnie murek raczej, bo to było malutkie miasteczko. I w pewnym momencie Remus przeskoczył przez mur. Romulus uznał to, że przeskoczenie przez mur jest świadectwem chęci panowania nad miastem, więc podszedł i go zabił. No, powód, przyznacie Państwo, zupełnie absurdalny, i święty Augustyn mówi: No właśnie, bo państwo powstało z grzechu. I Rzym, który Rzymianie, on zresztą jako obywatel rzymski czcili jako święte wieczne miasto, sprawiedliwe, dobre i tak dalej, dla świętego Augustyna zostało ufundowane samo na grzechu pierworodnym, czyli na zabójstwie. I potem, kiedy święty Augustyn analizuje, analizuje bardzo starannie historię starożytnego Rzymu, no to dostrzega właśnie falę zbrodni, zabójstw. Porwania Sabinek, po to, żeby w Rzymie pojawiły się kobiety, dlatego że pierwsi Rzymianie byli zbiegami, różnymi tam przestępcami, zbiegłymi niewolnikami i tak Także szemrane towarzystwo. Potem permanentne wojny, o cokolwiek, padli jakimkolwiek pretekstem, grabież, zabójstwa Cezarów, wojny domowe, rzezie, podboje, najazdy i tak dalej. Innymi słowy, mówi święty Augustyn, cała wielkość i chwała Cesarstwa Rzymskiego powstały na złu, cierpieniu, morderstwach i wojnach, czyli powstały w wyniku grzechu pierworodnego. I teraz Rzymianie, którzy się chlubią w tym, że wybudowali tak wielkie imperium uniwersalne, to wybudowali imperium grzechu imperium zła imperium nieczystości. Także Augustyn, kiedy obserwuje upadek Rzymu, kiedy widzi w jaki sposób wandale i inne plemiona germańskie niszczą pustoszą Rzym, uważa, że to w tej chwili jest kara Boża za grzechy Rzymian. I fakt, że wandale zdobywając Rzym oszczędzili chrześcijan, którzy ukryli się w kościołach, święty Augustyn interpretuje, że Bóg chciał ochronić swoich. I nakazał karać, wyżynać, mordować i gwałcić pogan Rzymia. Wiemy, że powód był bardziej prozaiczny, to znaczy, Wandale, którzy zdobywa, zdobyli Rzym, byli arianami, czyli herezją chrześcijańską, i wódz Wandalów po prostu Alaryk nakazał nie zabijać chrześcijan chroniących się w kościołach, ponieważ uważał ich za współwyznawców, czy w każdym razie religię bliską samym Wandalu. I ta pesymistyczna wizja człowieka, skrajnie pesymistyczna wizja człowieka, to jest jedna z najbardziej pesymistycznych antropologii, czyli nauk o człowieku, jakie napisano. Chyba tylko Thomas Hobbes i Machiavelli napisał bardziej skrajne wizje człowieczeństwa. Ta pesymistyczna antropologia św. Augustyna prowadzi go oczywiście do wniosków natury politycznej i ustrojowej. Jeśli człowiek, mówi św. Augusty, Mając wybór, dokonuje zwykle wyboru złego. Nie kieruje się rozumem, tylko namiętnościami. Jak może kupić lub ukraść, ukradnie. Jak może e, kupić lub zabić i ukraść, zabije i ukradnie. No to mówię: Święty Augustyn w takiej sytuacji, jaki ustrój jest potrzebny tak złemu, złej istocie. Odpowiedź jest banalnie prosta. Musi to być ustrój absolutny. Święty Augustyn jest zwolennikiem monarchii absolutnej, form absolutnych, cesarstwa absolutnego, królestwa absolutnego. Do świętego Augustyna będzie się potem odwoływała myśl wszystkich autorytarystów bardzo wielu, właśnie ta augustiańska pesymistyczna wizja człowieka, pesymistyczna antropologia będzie służyła za uzasadnienie tego, iż potrzebna jest silna władza, że Lud nie powinien władzy oceniać, że lud nie powinien władzy doradzać, że nie powinien wybierać żadnych parlamentów, dlatego że ludzie są źli. Więc jeżeli mamy milion ludzi, którzy mają wybrać 200 przedstawicieli, czyli milion złych ludzi wybiera 200 złych ludzi, to w takiej sytuacji lepiej jest, aby ludźmi rządził jeden zły, król, cesarz tyran czy ktokolwiek inny i zaprowadził w tym świecie jakikolwiek porządek. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ludzie będą mieli jakąkolwiek możliwość wpływu na władzę, to będą tą władzę wykorzystywali w kierunku nadużyć. Jeśli tych ludzi będzie wielu, podzielą się na frakcje, stronnictwa i będą wzajemnie walczyć o władzę w Wpływy, podział wpływów, pieniądze, itd. Tak to prowadzi do permanentnych konfliktów, wojen domowych, rzezi przeciwników politycznych, okradania, likwidacji całych nie wiem, narodów, klas społecznych, grup, i itd. Tak w takiej sytuacji, mówi Święty Augustyn, a zanim cała właściwie nauka augustiańska lepiej, żeby rządził jeden. To nie jest tak, że ten jeden to jest jakaś taka jedyna sympatyczna, fajna osoba w tym środowisku. Nie, on jest tak samo zły. Tak samo będzie gwałcił, mordował i tak dalej. Więził, okradał. Ale jest jeden. To oznacza, że przynajmniej nie będzie wojen domowych. W całym tym tyranii zapanuje przynajmniej porządek, co będzie oznaczało, że zwykli obywatele, którzy nie interesują się polityką, nie szkodzą władzy, najprawdopodobniej albo w mniejszym stopniu, albo w ogóle nie będą dotknięci złem władcy. A w momencie, kiedy wszyscy źli ludzie będą mieli jakikolwiek wpływ na politykę, no to całe masy złych ludzi będą ze sobą walczyły. Dlatego też jest takie słynne porównanie świętego Augustyna. Używane potem bardzo chętnie przez Marcina Lutra, iż władza jest biczem bożym. Władza jest biczem bożym za grzechy. Jeżeli mamy tyrana, to, to nie jest tak, że on jest jeden dobry. Nie, on jest też zły. Ale on swoimi tyrańskimi rządami każe ludzi za ich grzech. A czy ludzie zawsze grzeszą? Tak, odpowiada święty Augustyn, ciągle grzeszą, dlatego ciągle potrzebny jest tyran, który chłoszcze za grzechy, ruzga. To według świętego Augustyna podstawowe narzędzie wychowawcze i edukacyjne. Ludzie nie chcą się uczyć sami siebie. Uczą się wtedy, kiedy nauczyciel ma rózgę. Ludzie nie chcą sami siebie przestrzegać prawa. Przestrzegają, bo się boją kary a jak jeszcze zobaczą kilku przestępców ukaranych gdzieś tam, prawda, dyndających na, na szubiennicach, no to wtedy natychmiast słuchają się i, za, i wtedy w ten sposób panuje porządek. Czy wszyscy ludzie... W tak, w, co więcej, święty Augustyn jeszcze stwierdza, że umacnia jakby ten ton, można powiedzieć... Władzę i jej legitymizację, odwołując się również do Pisma Świętego, a mianowicie cytuję świętego Pawła, że wszelka władza pochodzi od Boga. I święty Augustyn interpretuje to wszelkie pochodzenie władzy od Boga w sposób bardzo radykalny. Otóż, jeżeli władza pochodzi od Boga i władca rządzi źle, jest despotą. Nie przestrzega prawa. Rabuje poddanych podatkami. Wykonuje wyroki niesprawiedliwe, orzeka niesprawiedliwe wyroki. To pojawia się pytanie, czy można się wobec niego zbuntować. I Święty Augustyn odpowiada. Na wszystkie pytania, czy można się zbuntować, odpowiada Święty Paweł. Wszelka władza pochodzi od Boga. A jeśli komuś to nie wystarcza, to może sięgnąć do Starego Testamentu, gdzie Jachwę w pewnym momencie mówi, że zemsta jest moja. To oznacza, że tylko Bóg jest w stanie osądzić władcę. Może go osądzić tylko i wyłącznie po śmierci. A więc za życia władca, tyran, nie może być osądzony, nie może być pozbawiony tronu. Wszelka rewolucja, opór czynny są grzechem. Jedyne co poddany może czynić to opór bierny, to znaczy nie uczestniczyć, jeśli nie musi, w działaniach władzy, nie wspierać, nie popierać, ale bunt otwarty jest obywatelowi jak najbardziej zakazany. Ta wizja no, mocno tyraniczna władzy, taka absolutystyczna świętego Augustyna jest dla nas zrozumiała, jeśli weźmiemy sobie pod uwagę augustyńską hierarchię prawa. Otóż w hierarchii prawa świętego Tomasza Zakwinu i uznawanej w tej chwili generalnie przez Kościół katolicki, i nie tylko przez Kościół katolicki, mamy można powiedzieć, trzy sfery prawa, trzy źródła praw. Mamy prawo Boże, czyli to, które jest opisane w objawieniu, regulujące głównie kwestie relacji człowieka do Boga. Mamy prawo naturalne, to są wszystkie te kwestie, o których mówi święty Tomasz Zakwinu. Pismo święte, czyli objawienie, nic bezpośrednio nie mówi, ale prawy rozum ludzki jest w stanie te elementy odczytać i stwierdzić, że z natury ludzkiej wynikają pewne prawa. Takie same dla wszystkich ludzi na całym świecie. Na przykład, nie wiem, prawo posiadania własności, wolność przemieszczania się i tak dalej. To są rzeczy, których może w Piśmie Świętym nie być, ale które są dla nas oczywiste. Zresztą, jakby takim dalekim refleksem, mocno przekrzywionym tego prawa natury są właśnie prawa człowieka dzisiaj. No i wreszcie są prawa stanowione, czyli jakbyśmy dzisiaj podzieli ustawy wydawane przez władze. I w ten sposób święty Tomasz Zachwinu dowodzi, że możemy oceniać władzę, jej prawa, jej postępki. Możemy tą władzę oceniać z punktu widzenia ustaw ludzkich, prawa natury i prawa Bożego. I jeżeli władza ludzka nie przestrzega prawa natury i prawa Bożego, to mamy do czynienia z tyranem i można się zbuntować. Święty Augusty Patrzy na sprawę zupełnie inaczej. Dlaczego? Dlatego, że u świętego Augustyna nie ma prawa natury, prawa naturalnego. Jest tylko prawo Boże objawione i jest tylko prawo ludzkie. I w kwestiach, nazwijmy to, natury ustrojowo-politycznej, w prawie Bożym jest tylko jedna kluczowa zasada a mianowicie, że wszelka władza pochodzi od Boga. No, można do tego dodać, że władza jeszcze powinna czcić również Boga, no bo to wynika z objawienia. Ale nie ma nic na temat w prawie Bożym, objawionym na temat nie wiem, własności, podatków, wyroków sądowych, trzymania kogoś bez wyroku sądowego w więzieniu, tajemnicy korespondencji, wolności słowa, druku itd. W objawieniu nic o tym nie ma. Dlatego też Święty Augustyn mówi, te wszystkie kwestie wynikają z prawa ludzkiego, a więc to oznacza, że wszystko, co zrobi władza, jest legalne. Innymi słowy, jeśli władza obciąża nas nadmiernymi podatkami, zakazuje wolności słowa itd., ma prawo. Jeśli władza kogoś więzi przez 20 lat bez wyroku sądowego, ma prawo. A jeżeli ktoś powie, że to jest niezgodne z prawem Bożym, to Augustyn odpowie: No, jak to nie? Wszelka władza pochodzi od Boga. To jest jakby no wizja prawa, która zdecydowanie sprzyja władzy autorytarnej, dyktatorskiej, tyrańskiej i despotycznej, ponieważ nie ma poza objawieniem. Kryterium, aby ocenić, czy ta władza jest dobra, czy zła. Dlatego luter, który też był zwolennikiem świętego Augustyna, twierdził, że władzy właściwie wolno wszystko i my tylko we własnym sumieniu możemy się z tym nie zgadzać, ale nie mamy prawa do oporu. To jest pogląd bardzo, ale to bardzo mocno właśnie związany z myślą świętego Augustyna. Co więcej, św. Augustyn mówi, że czym większy będzie despoty z władzy, tym lepiej, ponieważ tym lepiej utrzymuje ona porządek. A ludzie potrzebują porządku, ponieważ są skażeni grzechem i są źli. Czy to znaczy, że wszyscy ludzie są skażeni grzechem i są źli? Nie, odpowiada św. Augustyn. Część ludzi, o czym wspominałem na początku, dostała bożą łaskę. Jak wspomniałem, u św. Augustyna to pojęcie łaski zmienia się w życiu. Na początku łaska to jest w ogóle łaska wiary, bycie chrześcijaninem, i można powiedzieć, że z tej perspektywy pierwotnej można by powiedzieć, że chrześcijan jakby państwo i jego prawa, despotyzm państwa nie obchodzą. Oni chcą mieć święty spokój, żeby wierzyć w Boga, i tutaj odnajdują swoją wolność, szczęście. Augustyn mówi, że nawet niewolnik, który jest chrześcijaninem, jest człowiekiem wolnym, a władca, tyran, który jest poganinem, jest w niewoli własnych grzechów, jest de facto niewolnikiem. Czyli wolność znajduje się w naszym sumieniu, w naszej możliwości wiary. Potem, w późniejszych pismach św. Augustyna, kiedy ten, ta łaska zaczyna być bardziej radykalnie pojmowana, no to nie wiadomo, kto tą łaskę dostał. Być może są to chrześcijanie, ale niekoniecznie. Znaczy, część może być chrześcijan, ale nie wszyscy. Mogą być czy, także ten, 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 jakby liczba tych, którzy tą łaskę dostali, prawdopodobnie się zmniejsza. Stąd ten zwiększający się nacisk św. Augustyna na silną władzę. I Augustyn uważa, że generalnie chrześcijan władza nie interesuje. Nie mają ambicji, żeby rządzić. Nie mają również chęci łamania prawa, dlatego, że jak władza każe zapłacić podatek, to płacą. Każe być posłuszna, są posłuszni. Żyją w innej rzeczywistości. Jak mówi Augustyn, pielgrzymują tylko na tym świecie, ponieważ ich prawdziwa ojczyzna znajduje się tam na górze. W Bogu, w religii, w kościele. Stąd ten podział świętego Augustyna na państwo Boże i państwo ziemskie. Bardzo często później to państwo Boże łączono z kościołem, a państwo ziemskie z pogaństwem i z władzą. To jest bardziej skomplikowane, dlatego że w Wszyscy poganie są częścią państwa ziemskiego, ale nie wszyscy chrześcijanie należą do państwa Bożego. Należą tylko ci, którzy będą zbawieni i którzy wewnętrznie są wolni. I ci chrześcijanie, którzy są wewnętrznie wolni, wierzą w Boga, oni wcale nie mają tendencji do łamania prawa. Dlatego najbardziej nawet despotyczne państwo tak naprawdę jest gdzieś obok nich. I ponieważ jest obok nich, no to w takiej sytuacji to właściwie oni mu nie podlegają. Podlegają mu zewnętrznie, cieleśnie, dusza ich jest wolna. Dlatego u Augustyna jakby kościół może sobie jako taka, bym chciał, grupa przeznaczonych do zbawienia egzystować obok państwa despotycznego. Co więcej, nawet w sumie to fajnie, jak jest to państwo despotyczne. Dlaczego? Bo chrześcijanie żyją sobie w swojej rzeczywistości. Modlą się, żyją Bogiem, chodzą do kościoła, robią dobre uczynki itd. I autorytarne państwo zapewnia zewnętrzny porządek. Każe tych, którzy czynią źle. Tych, którzy są podli, tych, którzy popełniają przestępstwa, tych, którzy popełniają również przestępstwa w stosunku do chrześcijan, czyli do członków państwa Bożego. Czyli państwo, bo, państwo ziemskie, to państwo autorytarne zapewnia chrześcijanom, chrześcijanom podstawowy, podstawowy porządek. Jak państwo widzicie, myśl świętego Augustyna jest niezwykle pesymistyczna. Niezwykle autorytarna. Wolność u świętego Augustyna jest wolnością wewnętrzną. To nie jest wolność w pięciu liberalnym, że mogę pójść, gdzie chcę, powiedzieć, co chcę, zrobić, co chcę i tak dalej. Nie, wolność polega na tym, że we wnętrzu jestem w środku wolnym człowiekiem, wierzę w Boga, przyjmuję łaskę, żyję Chrystusem. I to jest moja wolność. Dlatego na przykład u świętego Augustyna nie ma takich problemów, które są charakterystyczne dla tumizmu i w ogóle dla współczesnej nauki kościoła. Nie ma problemu prawa naturalnego, ponieważ z prawa naturalnego można oceniać, czy władza jest dobra i zła. Nie ma u świętego Augustyna jakiejkolwiek refleksji na przykład nad życiem społeczno-gospodarczym. Nie ma u niego takich kwestii, na przykład czy, nie wiem, handel jest dobry i zły, czy rolnictwo jest bardziej moralne od handlu, czy takie, nie wiem, typowe dla średniowiecznego katolicyzmu problemy, czy można pożyczać pieniądze na odsetki prowadzić bank, czy nie ma problemów sprawiedliwej płacy, sprawiedliwej ceny. Święty Augustyn nie jest uważany za jednego z ojców społecznej nauki Kościoła, tym całym tym jakby ży ocenie życia społeczno-gospodarczego, dlatego że u niego te kwestie nie występują. One nie są tak naprawdę ważne i istotne dla chrześcijanina. Nie jest zresztą przypadek, że Augustianinem był kardynał Ratzinger, czyli Benedykt XVI. Jak się przeczyta jego słynną encyklikę z Pesalvi, no to właśnie tam jest taka pesymistyczna wizja świata i w tej wizji świata nie ma problemów na przykład społeczno-gospodarczych, jest tylko człowiek, Bóg, i świat zły, i bunt człowieka, jakim jest heglizm, marksizm, nowożytność, Bacon, prawda, którzy buntują się i chcą zmienić świat, poprawić świat stworzony przez Boga. Myśl Świętego Augustyna jest radykalnie antyrewolucyjna, jest radykalnie konserwatywna w popieraniu istniejącego porządku i istniejącego status quo. Stąd zresztą powoduje, że później, później ta myśl sprzyjała zawsze wszelki, wszelkim wizjom autorytarnym. Na świętego Augustyna powoływali się wielcy teokratyczni papieże średniowiecza, twierdząc, że właśnie tym elementem łaski w pogrążonym złu świecie jest papiestwo i z tego powodu powinno ono mieć władzę nad światem chrześcijańskim. Przedstawiłem to dosyć starannie w mojej książce: Teokracja papieska 1073-1378. Cała reforma gregoriańska i wizja poddania państwa. Cesarstwa i wszystkich państw Kościołowi wynika z tej ultra antropologii. Różnego rodzaju systemy autorytarne bardzo często nawiązywały do antropologii świętego Augustyna, żeby daleko nie szukać tutaj. Również dostępna w naszej księgarni książka w poszukiwaniu katechona na temat myśli politycznej Karla Schmyta. Karl Schmyt, można powiedzieć, Tomizm to znał z okładki, był wychowany na Świętym Augustynie i stąd jego wizja władzy autorytarnej, jego wizja władzy dyktatorskiej, która zaprowadzi jakikolwiek Porządek, czyli to jest takie no, wołanie o dyktatora. Także jak widzimy, jest to myśl bardzo pesymistyczna, zresztą wywołująca później wiele kontrowersji. Traktat o łasce św. Augustyna w pewnym momencie znalazł się nawet na kościelnym indeksie, dlatego że zaprzeczał całej tej, tej wizji tomistyczno-scholastycznej i wzbudzał kontrowersje, wzbudzając różnego rodzaju herezje. Herezje Kalwina, no, Lutra, Michela De Beja, i tak zwany Bajanizm w, na terenach dzisiejszej Belgii w wieku XVII, potem następnie koncepcje Domingo Banieza w, i tak dalej. To wszystko były koncepcje, do których Kościół się zawsze odnosił z dużą niechęcią, dlatego że tam cały czas ta była wizja autorytarna, która no, w Sprzyjała despotyzmowi, który się ostatecznie obracał zwykle przeciwko Kościołowi. I Kościół stawał się i pierwszą z ofiar tego, tego despotyzmu. Czyż sam Święty Augustyn byłby zdolny do poparcia państwa przeciwko Kościołowi? Trudno powiedzieć, bo nic nie wskazuje jakby w tym, żeby podporządkowywał Kościół państwu. Nie ma niczego takiego świętego Augustyna, aczkolwiek myślę, że gdyby państwo zażądało jakiegoś zewnętrznego posłuszeństwa kościoła, państwo to by oczywiście nie miał nic przeciwko, ale z pewnością na przykład nie zgodziłby się na to, aby państwo popierało Herezję. Nie, absolutnie nie, dlatego że tu, byłaby, tu byłoby państwo Boże i państwo ziemskie nie miałoby wstępu. Także, także, także tutaj są pewne ograniczenia, jakby dla władzy, bo wynikałoby to właśnie z prawa Bożego. Również warto zwrócić uwagę, że ten problem łaski i wpływu na spojrzenie na człowieka też decyduje o tym, jakie to państwo ma być. Bo jeżeli byłoby tak, jak chciał święty Augustyn Późny, ten polemizujący z pelagiuszem i widzącym zakłady Rzymu, że Łaska zdawana arbitralnie przez Boga i człowiek nie ma swoimi myślami, postępkami i tak dalej żadnego wpływu na świat, no to w takiej sytuacji rola edukacyjna kościoła, państwa, władzy, szkoły, rodziny byłaby bez sensu. Dlatego że jak ktoś nie dostał łaski od Boga, takiej arbitralnie dawanej, to cokolwiek byśmy z nim nie zrobili, jej nie dostanie, musi być zły, pogrążony jest w wławieniu się prawda, w nieczystościach, grzechu i tak dalej. I jest zło. Nic nie wskazuje na to, żeby święty Augustyn taką koncepcję przyjmował. Sam był biskupem kościoła, walczył z herezją donatystów, ewangelizował kogo się dało i jak się dało, czyli jakby no, przyjmował to, że człowieka można naprawić. Ja osobiście skłaniam się do takiej interpretacji, że Augustyn uważał, iż człowiek Przynajmniej części ludzi jest naprawialna poprzez edukację, i stąd należy człowieka ewangelizować. I łaska nie jest dawana tak zupełnie arbitralnie przez Boga, tylko człowiek musi się chcieć do tej łaski zwrócić. I że jak się czyta świętego Augustyna, tak jak ja go też to interpretuję, uważam, że, że to jest jakby współpraca Boga dającego łaskę z człowiekiem, który chce przyjąć wiarę, i że to nie jest taki arbitralny wybór. No a jeżeli to nie jest arbitralny wybór, to oczywiście władza powinna być silna, ale nie tylko karanie, jest również ten element wychowawczy którego Augustyn w moim przekonaniu mało podkreśla, ze względu na epokę, w której żył. Na epokę upadku Rzymu, chaosu, wojen. Morderstw, porywania ludzi, sprzedawania ich w niewolę, i tak dalej. Także myślę, że trzeba tego świętego Augustyna odczytywać w pewnym kontekście epoki i nie można zostawić go tylko i wyłącznie na właśnie takim odczytaniu, odczytaniu bym powiedział literalnym, dosłownym, bez względu na kontekst historyczny, w którym tworzył. To byłoby, proszę Państwa, o tej pesymistycznej wizji świętego Augustyna na dzisiaj tyle. Dziękuję serdecznie. Chciałbym Państwu również podziękować za wszystkie wpłaty na nasze konto. Gdybyście Państwo chcieli dokonać jakiś wpłat, to tutaj w tej chwili i pod filmem znajduje się, znajduje się adres naszego konta. Prosiłbym, o żeby wszystkie wpłaty miały dopisek darowizna na cele statutowe. Można również wspomóc nas finansowo poprzez postawienie mi kawy na Bajkofi też macie Państwo link. No i oczywiście pamiętajcie Państwo, że wspieracie nas finansowo kupując nasze książki. W naszej księgarni tutaj proponuję Wam te, które dotyczą pośrednio Świętego Augustyna, bo o samym świętem Augustynie nie napisałem nigdy żadnej książki, a mianowicie właśnie teokrację papieską i w poszukiwaniu katechoda. Dziękuję Państwu serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Do widzenia.